Witaj na kanale Rock Day. Jaki pokrowiec wybrać do gitary? Raczej nie mógłbym tego ubrać słowa, jaki pokrowiec na początek wybrać do gitary, bo to byłoby troszeczkę trochę dziwne. Ja natomiast uważam, że do gitary najlepszy jest pokrowiec. Oczywiście można powiedzieć tak, mam gitarę za 500 zł. Jaki pokrowiec do gitary za 500 zł? No, case do gitary, która kosztuje w sklepie 500 zł, case kosztuje zwykle 500-600. Myślę, że średnio się opłaca taki case. Po pierwsze, czyli waliza. To akurat teraz nie przyniosłem. To można zobaczyć w każdym sklepie muzycznym. To możesz sobie zobaczyć na stronie. Po prostu to jest waliza. Zamykane na zamknięcia, na takie haczyki. Znaczy na takie stalowe. To jest bardzo dobre, jeśli chodzi o transport. A dobra, na początek do gitary najlepsze są pokrowce w stylu. Uwaga, zaraz pokażę. Tego mam tu akurat pod ręką. Do gitary, jeżeli to jest pierwsza twoja gitara, nie kosztowała majątku, najlepsze są pokrowce w tym stylu, czyli takie bagi, bag. Im więcej kieszeni, tym lepiej w zasadzie. Istotne jest to, żeby było wypełnienie. Tutaj widać, że ten pokrowiec ma piankę. Nie jest znowu jakaś super gruba, natomiast im grubsza pianka, tym lepiej. Lepiej chroni gitarę. Należy unikać na pewno pokrowców, które są w postaci takiego, że tak powiem, worka. Tu akurat mam taki pokrowiec na wzmacniacz. To jest tylko takie cover, przykrycie. Natomiast są pokrowce do gitary, które są zrobione... Tu nic nie ma, tu jest tylko materiał. I owszem, można kupić takie pokrowce na gitarę. To jest dobre, jeżeli gitara siedzi, powiedzmy, gdzieś w domu i jest nieużywana, niewychodzona, znaczy nieużywana, niewychodzona z tym pokrowcem, jest nigdzie poza dom, to sobie siedzi w domu, to jest git. Najlepsze jednak mimo wszystko jest takie, jak pokazywałem, ten kremowy, z pianką, żeby była pianka, żeby były zamki, żeby były uchwyty na donoszenia, na ramiona, to jest bardzo wskazane. Oczywiście, przepraszam, to oczywiście musi być. Uchwyt na plecy musi być, bo tak to ciężko się idzie, więc właściwie takie rzeczy najbardziej bym polecał. Pokrowiec właśnie za zamkiem. Jednak mimo wszystko, jak już zaczynasz swoją przygodę, już troszkę grasz, zaczynasz chodzić na próby, zaczynacie mieć jakieś koncerty, jakieś granie gdzieś na wyjeździe, to case, sztywny case, zamykany nawet na kłódeczkę, można, prawie każdy case ma taką możliwość. To jest bardzo dobra rzecz, ponieważ chodzi o to, że jeżeli przewozimy sprzęt gdzieś w samochodzie, to sobie wyobraź, kładziesz wzmacniacze gdzieś tam w bagażniku, a pomiędzy nimi gitarę w takim pokrowcu jak ten kremowy na przykład. Wystarczy na zakręcie gdzieś przyhamować, czy gdzieś skręca samochód, siła środkowa, przygniecie tylko tą gitarę i później z nim może... No, może na pierwszy rzut oka się nic nie stać, ale może też zaczynać gdzieś tam coś pracować i się rozwalać wskutek uderzeń. Więc jeżeli chodzi o wyjazdy, o jeżdżenie na próby, koncerty, czy nawet już do tych nauczycieli, jeżeli chodzisz z gitarą, czy jedziesz tramwajem, PKS-em, czy pociągiem, to najlepiej mimo wszystko spróbować ogarnąć case, czyli taką sztywną walizkę. Tam gitara jest naprawdę bardzo bezpieczna. I myślę, że case jest wart swojej ceny. Oczywiście tutaj, jeżeli gitara, powiedzmy, kosztuje 1000 zł, to case za 500 już byłby, powiedzmy, można powiedzieć, już w miarę rozsądną decyzją. Jeżeli gitara kosztuje 2000, to tym bardziej, jeżeli 3, to tym bardziej. A poza tym w droższych gitarach typu tam, powiedzmy, Ibanez, czy Schecter, czy tam Washburn się nie spotkałem, aczkolwiek pewnie też, czy Gibson, Fender, to sztywny case jest dawany do prawie każdej gitary gdzieś już powyżej 2000 zł, 2,5 czy powiedzmy coś w tym stylu. Tak jak ja na przykład do mojego Ibaneza dostałem case, po prostu jest jakby w komplecie. Czy gitary Dean też tak robią, że po prostu droższe modele gitary dostają, mamy zwykle case'y, więc to może, ale to jest inny temat, bo to już jest gitara na tyle droga, że już oni dają te case'y. Więc myślę, że warto wziąć pod uwagę do tańszych gitar mimo wszystko pokrowiec z jak najgrubszą gąbką, z jak najgrubszym wypełnieniem w środku, byleby to nie był worek. A takie pokrowce to już się zaczynają, powiedzmy, od 100 zł, powiedzmy,
No, za 150 już będzie faktycznie lepszej klasy, za 200 to już jest taki pokrowiec faktycznie solidny, fajny i myślę, że już z dość grubą i mocną tą gąbką zabezpieczającą. Myślę, że to rozwiało wszelkie wątpliwości co do pokrowców. Także dzięki za uwagę, kochani, do zobaczenia w następnych wideo.